Robot Gentleman i 60 Seconds Reatomized. Kolejny odcinek i kolejne wyzwania. Nagrywam bez spodenek, mam nadzieję, że to nie wpłynie na ocenę pod tym filmem. W każdym razie przechodzimy do rozgrywki. Dzisiejsze wyzwanie może być Dolores, powiedziałem. Może być Dolores, dlaczego też nie. Słuchajcie, wyzwania oczywiście przygodowe. Pierwsze słowo harcerza jest tak mega ciężkie, do końca nie wiem, czy udało mi się je przejść, bo pewnie dogrywałem to później. Jest bezstresowe wychowanie, które jest mega ciężkie. Selekcja naturalna. Tutaj musimy wysłać tylko 7 ekspedycji zakończonych sukcesem, by odnaleźć ukryte zapasy. Więc trzeba wysłać 7 ekspedycji i to, wydaje mi się, jest do zrobienia. Minęły tygodnie, nasze zapasy już prawie się skończyły, a ekwipunek jest kompletnie zużyty. Ale to jeszcze nie koniec. Nim radio wyzionęło ducha, usłyszeliśmy transmisję o czyjejś kryjówce z zapasami gdzieś w miasteczku. Niestety nie znamy dokładnej lokacji. Musimy stawiać czoła promieniowaniu i przeczesać pustkowie w poszukiwaniu tej kryjówki, nim wszyscy zginiemy. Czyli teoretycznie musimy zostawić sobie jednego dorosłego, no i najlepiej Timiego, bo on jest mistrzem harcerstwa, ale przy okazji zdrajcą narodu! Także hashtag zdrajca, pamiętajcie, dzisiaj zostawić. On ma fajne, ktoś napisał, że ma, że jego afro wygląda jak brokuł, więc rudy brokuł. Koniec muzyczki, bardzo się cieszę. Więc hashtag zdrajca, pamiętajcie, a my sobie zrobimy dzisiaj selekcję naturalną. To jest bardzo ważne, bo zdobędziemy skórkę retro dla maski przeciwgazowej i dla walizki. Zupa 737 lat, oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę. Łapeczka w górę obowiązkowo musi zostać, no i hashtag to jest, chyba nie muszę nic mówić. I 15 tysięcy, szybkie 15 tysięcy łapeczek i od razu kolejny odcinek. Dzień 30. Zwariowaliście? Od 30 dnia? Wyjazd ze schronu! Ale nie było informacji o tym, kto ma przeżyć, jak to nie. Dwie wody mi zostały. Ten jest rzeźki pełen energii. No to leci na ekspedycję. A tu co jest? Wyślij 7 ekspedycji zakończonych sukcesem. Czy oni wszyscy są odwodnieni i strudzeni? Dobrze, miejmy nadzieję, że kolejnego dnia będę mógł już wysłać ekspedycję. Jest, te wyzwania będą całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że nie muszą wszyscy przeżyć i że to będzie dobre dla tego wyzwania. Że, no tutaj obstawiam jakieś 32, no to 7 ekspedycji do setnego dnia? Trzymajcie mnie, wziął to, zupa. Kogoś muszę się pozbyć, pragnienie. Dobrze, może Mary Jane, Timmy mi się przyda. Dolores też może, Gerary here. Znaczy Dolores, to ja muszę przez chwilę utrzymać przy życiu, zanim wróci Ted z ekspedycji. Jezu, to będzie mega ciężkie. Nie, nie będziemy z nią rozmawiać, bo wlatuje jej najważniejszy ekwipunek ambivalent puzon, moi drodzy. I nie będziemy z nią rozmawiać, bo ona teraz powinna ze schronu uciec. Jeszcze Ted nie wraca. Czy to jest ekspedycja od razu pierwsza, która... No i poszła sobie, dobrze. No i dobrze. Strudzenie, głód? Strudzenie. Bardzo dobrze. Mary Jane wściekła się, kiedy dowiedziała się, że nie otrzyma przydziału wody. Z impetem wybiegła ze schronu. Krzyczała do nas, że i tak dostanie swoją wodę. Nie wiemy, co miała na myśli, ale jesteśmy nieźle przerażeni. Pewnie wróci zmutowana. To mogło być ciekawe. Alarm, zdrajca. Timmy jest fanem komiksów o przygodach w kosmosie. Znowu możemy go na banicję wysłać. Jeżeli wyślę go na banicję, a wyślijmy go, zostanie tylko Dolores, to może być ciekawe. Zostawię tylko Dolores w schronie. Zaraz wróci Ted, powinien wrócić. Jeszcze nie wrócił. On uciekł, no i teraz będziemy mieli tak, mniej mord do wykarmienia, bo musimy wysłać aż 7 ekspedycji. To nie jest takie proste. Dobrze, one oferują coś, ale ja i tak nic nie mam, to nawet nie będę tego sprawdzał. Jezu, 7 dni. 7 razy 7, 49, rozumiecie? 80... Strudzenie, głód, zmęczenie, choroba. Nie no, naprawdę. Odwodnienie. Dobra, to ty dostaniesz wodę. Co on w ogóle przyniósł? CO?! Nie udało nam się dowiedzieć niczego nowego na temat wspomnianej w radiu kryjówki z zapasami. To jest ekspedycja bez sukcesu? Aha, muszę wysłać po prostu 7 razy ekspedycję i może wtedy... No dobrze. Jezu, jakie te wyzwania są ciężkie. Przy śniadaniu usłyszeliśmy pukanie do drzwi, za nimi stał człowiek z dość nadprogramową ilością rąk. Gościu, elo! Odwodnienie, głód. Ja pierdyle, no. Żryj wodę, chciałem powiedzieć. Pij wodę. Jezu, to będą długie odcinki, ale spokojnie, skupię się. Ekspedycji oczywiście nie mogę wysłać, bo ona jest zmęczona, strudzona i wszystko naraz. Ty zostawił w pozostałościach trzeba podwórka wiadomość. Kartka jest zapełniona dziwnymi symbolami i cyframi. Wygląda na jakiś szyfr. Dolores aż pali się, żeby go złamać. Trudno powiedzieć, ile jej to zajmie i czy w ogóle jest to warte zachodu. Czy Dolores ma złamać ten szyfr, czy Mary Jane ma zagrać na puzonie? Dobra, Dolores, jedziesz z szyfrem. Nie wiem, to może być jakieś takie eventowe. Wiecie, event, że coś się wydarzy. Może ciężko powiedzieć. Odwodnienie, głód, wygłodzenie, zmęczenie, czyli wymiana. Dolores bez wahania rzuciła się w wir pracy nad szyfrem. Jest to tak skoncentrowana, że ledwo reaguje na to, co się dzieje wokół niej. Oby ta wiadomość była warta paru nieprzespanych nocy. Jezu, już by tyle ekspedycji, już by druga ekspedycja wracała. Bez kitu.
Dobra, co? Głos otwierać w imię wolności, dobiegł za drzwi schronu, nie jesteśmy pewni. Dobra, otwórzmy, bo może jakieś zapasy będą, albo dadzą apteczkę. 45 dzień. Oby apteczka. Nie zabrali nam nic? Czy dali nam wodę? Co się wydarzyło? Dali dwie wody, dobrze. Gdy tylko ujrzeliśmy stojących na zewnątrz ludzi, od razu pożałowaliśmy naszej decyzji o otwarciu drzwi. Trzymamy z czerwonymi. No pewnie, górnik zabrze, nie? Wiesz jak jest. O, Teda mogę wysłać. Dobra, wyślę go, no bo co? Ona nigdy już nie wróci. Maska przeciwgazowa. Bierz ją. Ekspedycja. Czy ty potrzebujesz jakieś tutaj strudzenie, choroba, głód? No dam ci żarcie, wiesz jak, nie? Zupa na 4? O, to jest ciekawe. Zupa na 4. Wcześniej była chyba na 2, teraz jest na 4 porcje. No, zdecydowanie lepsza opcja twórcy gry, Robot Gentleman. Miejmy nadzieję, że wróci. Dałem mu maskę przeciwgazową. Przecież spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Nadszedł czas chyba zbadać ten tajemniczy zamknięty na 4 spusty właz. A we włazie apteczka i wraca Ted. Twórcy gry, zróbcie tak, żeby event z włazem był też eventem, w którym znajdujemy apteczkę, bo jest mega ciężko z tą apteczką. Zaczęliśmy na dół przy wtórze naszych łomotających ze strachu serca, ale nic się nie stało. Niewielkie przejście było zablokowane, po jakimś czasie odgłosy ucichły. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Jeb, tam coś mutuje pewnie. Jest źle. Głód, odwodnienie, tak? Świetnie. Masz to i to. Ted, wracaj z zupą, błagam. Wróć, tylko ten jeden raz. Nie wrócił, więc to jest ostatni dzień, w którym ma szansę wrócić. Jak teraz nie wróci, to jest naprawdę koniec. I nie mogę nawet na ja grałem w wiele gier. Naprawdę wiele, ale wyzwania w 60 Second Reatomized to są najtrudniejsze wyzwania ever. Szuranie dochodzące z zewnątrz. Walizka, otwórzmy ją, błagam, apteczka. Nie choruj, proszę, nie choruj. Dolores, nie choruj i nie wariuj. Jeśli będziesz chora, to jest głupota. Próbować to jeszcze raz zrobić? Bo nie wiem, to jest najtrudniejszy challenge ever. What the fuck? Selekcja naturalna, rozpocznij na spokojnie. Zostawiamy na razie dzieci. W sensie, oni muszą jeść. Boże, jakie te wybory w tej grze są ciężkie. Nie wierzę, będę wam pokazywał tylko najlepsze fragmenty z tego, z... no... z, no, dzień 30, czyli jeszcze raz zaczynamy od tego samego, pewnie mamy te same rzeczy. O, żyletki, ewakuacja, czyli Ted na przykład, żeby się ogolił. Jest szansa na powodzenie tego. Dźwięków nie ma, dzień 31, o, od razu wam coś pokazuję. Dobra, jak tam event z gol... i się ogolił, pięknie. No i teraz wyglądasz, chłopie, jak... jak ogolony postapokaliptyczny mieszkaniec Denver na przykład, nie? Dobra, ekspedycja. Tutaj strudzenia tylko. Dam mu maskę przeciwgazową, tak to trzeba rozegrać. Maska przeciwgazowa, żeby się nie rozchorował. To jest bardzo ważne. A my lecimy dalej. A tutaj coś? Aha, te 7 ekspedycji. Dobrze, maska przeciwgazowa, Ted, lecisz. Chociaż mogłem wysłać Dolores też z drugiej strony, ale ona była chyba strudzona, więc raczej by nie poszła. Dobra, dalej. Odwodnienie. Każdy musi dostać wodę. Najgorzej. Każdy musi dostać wodę. A Puzon kto dostanie? Woda też na 4 idzie, także to jest, słuchajcie, piękna sprawa. Twórcy, bardzo dobrze rozegraliście to, że nie znika po 2, tylko po 4. Chyba, że to tylko w wypadku wyzwań i nie zwróciłem na to uwagi. No ale dobrze. Ktoś zostawi w pozostałościach naszego podwórka wiadomość. Kartka będzie zapełniona dziwnymi symbolami, Dolores będzie je sprawdzać. Ted wróci za około, no mówię, no 37 dzień podejrzewam, czyli 7 razy 7, 49, około... 80 dni musimy przeżyć. To jest ciężkie. Bez wahania rzuciła się w wir pracy nad szyfrem. Dobra, jak tam głodni już są? Wymiana, nie mam... o, mam karty. Wodę... jedną wodę za jedne karty? Przecież to się nie opłaca. Ale wymienię, co tam? Bardziej przydadzą mi się zapasy. Na razie karty olejmy, bo tutaj nie szukamy konkretnego... konkretnego zakończenia. Tylko po prostu robimy 7 udanych ekspedycji, tak? No to jest wyzwanie. Dobra, to wymieniliśmy. Jak tam z głodem? Już jesteście? Oni nie są w ogóle głodni? Po 5 dniach? Co ty mówisz? Trudno jest przygotować się na nieprzewidziane konsekwencje, ale łapeczkę w górę możesz dostać, to nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Ted wraca? Jeszcze nie, czyli 37 dzień. Boże. Aha, 7 dni trwa ekspedycja, czyli... 7 i jeszcze 2 dni na odpoczynek, to 7 razy 2, 14, czyli 49 plus 14... 63 dni, Jezu, ja to będę robił 2 lata, to wyzwanie. Oni już są głodni? Pragnienie, głód, zmęczenie. Dobra, poczekajmy na Teda, zobaczymy jak przyjdzie, co powie. Śmietnik jest przeładowany puszkami po zupie. Olej, to jakie karaluchy, nie? Nie bądź chory i przynieś apteczkę. Będzie bardzo miło, zobaczysz, że będzie Rebel... Nie przyniósł apteczki? Przyniósł... coś, co przyniosłeś w ogóle? O ku, spójrzcie na rozmiar tego czegoś, a tam biegnie kolejny. No karaluch! Jak ble, to są...
Można z farmę jakąś otworzyć. O, nie mam tego, harmonijki, ale mam latarkę. Dobrze, no trochę rzeczy się popsuło, trochę rzeczy działa, trochę nie działa. Kto co je? Głód, odwodnienie, wygłodzenie, odwodnienie. Dobra, czyli wszyscy wodę. Wszyscy wodę. I kto jest wygłodzony? Ted. Dobrze. Ted nie dostanie tego, tylko dostanie to. Wszyscy wodę. No i co, dalej, event jakiś? Skąd ten dźwięk kapania? Dlaczego ściana jest taka mokra? O nie, dobrze, możemy uratować karty. Karty się nam przydadzą. Skąd mamy karty? Przynieśliśmy je z ekspedycji, tak? Bo przed chwilą wymieniłem na wodę. Jezu, ciężkie. Ja tu będę robił bardzo mało cięć, moi drodzy, żebyście w całości spokojnie obejrzeli Timiego Brokuła rudego. Łamanie szyfru kosztowało nas sporo dni i stek cichych przekleństw, ale Dolores dopiła swego. Niesamowite. Notatka dokładnie opisuje trasę do tajemniczego puzonu. Do tajemniczego miejsca niedaleko od nas. W wiadomości wyraźnie stoi... Wyraźnie stoi, że Dolores musi zjawić się tam sama. Czy jest gotowa na to, ale brzmi to jak pułapka. Czy powinno ryzykować? Lecisz! A tam? To jest na pewno udana ekspedycja i tak to trzeba rozumieć, tak? Poszła? O, to potrwa zanim trochę wróci, prawda? Dolores udała się na powierzchnię, aby dotarła do nas cała i zdrowa. O, trochę minie. Dobrze, racjonowanie. Głód, odwodnienie, wygłodzenie, czyli ona musi dostać tak, żarcie, a on wodę. A tutaj z Brokułem naszym nic się nie dzieje. Dobrze, jakiś event. W nocy słyszeliśmy jakieś podejrzane szuranie dochodzące z zewnątrz. Skórzana walizka. No nie dam się już nabrać na to żadnego chorowania. O, Dolores chyba wróciła, tak? Coś masz ze sobą, Dolores? O, czy coś? Do, o, więcej zup. O, sprawa jest prosta. Nie otwieramy prezentów od nieznajomych. Okej, Dolores powróciła pełna blasku i obładowana zapasami. Okazało się, że autorką wiadomości była jej stara znajoma Peggy. Peggy Brown pewnie. Rezyduje obecnie wraz z paroma innymi koleżankami Dolores w innym bunkrze. Kiedyś razem pracowała jako sekretarki. O, spoko. Czyli same nie mogły sobie wziąć zapasów, tylko zostawiły nam wiadomość, że mamy to odebrać? Dość dziwne. Ale dobra, karaluchę olejmy. Ekspedycję przygotujmy. Zobaczmy jeszcze, jak to tutaj z racjonowaniem. Głód, pragnienie, głód, pragnienie. Głód, zmęczenie, wygłodzenie. Dolores, nie mogłeś czegoś zjeść po drodze, zresztą nie będę wam żałował, bo trochę tych zapasów jest. Ekspedycja. Okej, dzień 40. I jak liczyć te wyjścia po te kartki? Czy to jest też jako udana ekspedycja i przenoszenie zapasów? Mam nadzieję, że tak. Bo jeśli nie, to będzie trwało 6 lat. Te challenge będą trwały 6 lat. Co prawda nasi nowi, owadzi współlokatorzy bywają obrzydliwi i nie ma harmonijki. Bo robiłbym im koncerty. One lubią koncerty, moi drodzy. Garaluchy lubią koncerty na harmonijce. Okej. Dolores. Leć z walizą. Jak tam z tobą? W ogóle ty jesteś co? Głodna coś? Głód. Dam jej tylko to. A jak reszta ekipy? Głód, zmęczenie, głód, odwodnienie, głód, odwodnienie. Dzieci muszą pić, no Jezu, no przecież dzieci muszą się napić. O, zobaczcie, nie wyrzuciłem nikogo ze schronu i to się nawet udaje. I mam nadzieję, że te wyjścia, nie tylko takie na ekspedycję, ale również te... No czekajcie, skoro wysłałem Dolores na ekspedycję, to ona dalej nie będzie mogła nic robić z kartkami tymi, tak? To już nie ma żadnego znaczenia. Wygłodzenie, wygłodzenie, wygłodzenie. Każdy dostaje zupę. Dobra, proszę bardzo. No zupy jest troszkę, także jeszcze możemy troszeczkę odrobinkę przeżyć. Mary Jane ciągle ciągnie brata za włosy. Ciągnie brata! Za włosy i wyzywa go od radioaktywnych cymbałów. A Timmy wściekle kopie siostrę po kostkach, krzycząc, że ta jest zmutowanym babolem. No niezwykłe szarmanckie odzywki tutaj w tym schronie. Co za cyrk, no dokładnie. Weźcie, załóżcie coś. Założyłbym im czapki klaunów, tego chyba nie było, jakbym miał tylko wyzwania porobione z 60 Seconds. Nikt nie wie, co rozpoczęło tę awanturę, ale któryś z nich musi mieć rację, prawda? Tylko które? Broku! Oczywiście, że Broku! Czemu zawsze... O, co to za dźwięki świerszczy? Nic, mam nadzieję, się nie stało, nikt nie ucieka ze schronu. Uspokoiłem sytuację. O, okazuje się, że dzieci kłóciły się o dodatkową puszkę zupy. Łap serdaki małe, nic po nie hultaje i jest jedna zupa dodatkowo, dobrze. Świetnie. Tutaj jakiś event, odwodnienie, głód, no czyli tak. Ted dostaje wodę. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, tylko muszę się skupić. Zawsze chcieliśmy mieć jakieś zwierzę domowe, ale nigdy nie mogliśmy się zdecydować. Kot, pies, nieważne, teraz mam swoją własną kolonię karaluchów. Nic z nimi nie róbmy. Miejmy nadzieję, że nie rozchorują nas w tym schronie, bo będzie bardzo źle, jeżeli się rozchorujemy. Bardzo źle będzie. Okej, jeszcze żaden tu event, nic, coś tam. Ble, zmutowany karaluch? Dobrze, nasz czas w końcu nadejdzie, ale póki co musimy się po prostu pogodzić z obecną sytuacją mieszkaniową. One tu są, my tu są. One tu są, my tu są! No prosto, hashtag one tu są, my tu są. To dotrwał do tego momentu, hashtag one tu są, my tu są. Przeżycie pod ziemią to nie bułka z masłem, ale chleb z pasztetem. Nie no, tam nic takiego nie pisało, głód, pragnienie. Dobra, Dolores powinna już wrócić jakoś. Jeszcze jeden dzień, dobrze, zaczekam jeszcze jeden dzień specjalnie na ciebie, Dolores. Okej, jak tam racjonowanie, głód, odwodnienie, odwodnienie. Czyli dzieci muszą się napić. Dzieci piją. I event jaki? Ted i Mary Jane nie mogą ostatnio dojść do porozumienia. Ojciec ma rację! Znowu wybrałem ojca, a nie ją.
Dolores jeszcze nie wraca. Siódmego dnia, bo 40 wyszła chyba, mi się wydaje. Przynajmniej, tak mi się wydaje. Głód, strudzenie, strudzenie, wygłodzenie. Dobra, i oj, Ted zatkał uszy i nucił coś pod nosem, przez co siekiera zniknęła. Najgorzej, dobra, kto jest wygłodzony? Nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Wygłodzeni są oni. A Timmy, a Broku, strudzenie i głód, czyli nic. Dobrze, event jakiś. Możemy przysiąc, że w miejsce każdego zdepniętego przez nas karolucha pojawiają się dwa kolejne. Czas zająć się tą sprawą. Nic nie rób! Dolores wraca. A wy nie chorujcie, błagam, nie chorujcie. Din! Czyli tu już trzeba by było coś zrobić. W tym momencie, a nie miałem karabinu? Jezu, wszyscy rozchorowani. Odwodnienie, głód, choroba, głód, wygłodzenie, czyli on je. O nie. Nie ma apteczek, czyli tak. On je, bo jest wygłodzony i on pije. On je i on pije, a reszta w dupie. Ekspedycję przygotujmy, czemu nie? Cisza, no to odpada. No jednak karaluchy. I kichanko jakieś w schronie. Miejmy nadzieję, że jak wszyscy są chorzy, to trochę poży... Co, ona zwariowała? Pragnienie... Broku, zobaczcie, to już jakiś zepsuty Broku, nieważnie. Głód, pragnienie. O nie! To by była kolejna ekspedycja. Fucking! To by była kolejna udana ekspedycja. Może już jakaś piąta, coś takiego. Szkoda tych karaluchów mi. Szkoda, bo jakbym... Zobaczcie, przyszły kolejne, no. Ted jest głodny. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Odwodnienie. Odwodnienie, odwodnienie. Czyli wszyscy dostają wodę oprócz Teda, tak? Bo Ted nie chce wody. Dobrze. No i co? Event. Błagam, jakiś event. Przygotujmy ekspedycję. Te karaluchy już dawno przestały się z nami bawić. Wszędzie oznaczają swój teren. Jak strzelę w te karaluchy, to... Stracę karabin, a karabin może się przydać jeszcze do czegoś. No dobra, strzelę, zaryzykuję, bo wiem, że się zepsuje karabin. O. Nie zepsuł się? Ale jesteśmy chorzy, czemu wcześniej nie mogłem... Zwycięstwo jest nasze, karaluchy zostały pokonane. Przecież nie miałem amunicji, to jak je pokonałem? I czemu się nie zepsuł karabin? Dziwne. Pragnienie, zmęczenie, no dobra, jeszcze bądźcie zdrowi jak najdłużej, błagam was. No i ekspedycji nie mogę wysłać! Bo są wykończeni przez chorobę. No przecież i co, teraz nie wyślę ekspedycji? Zasrane karaluchy! Nie no, błagam. Mary Jane upiera się, że bez swojego instrumentu muzycznego... O! Mary Jane, to jest... Nie ma bata, to jest kolejne wyjście na ekspedycję. Odwodnienie, wygłodzenie, wygłodzenie, wygłodzenie. Czyli Ted wszystko, a oni tylko wygłodzenie, czyli żarcie. Dobrze, żarcie i żarcie. No jak dla mnie to już jest siódma ta... Siódme wyjście. Idź po swój puzon, błagam cię, wróć cała i zdrowa, albo przynieś cztery apteczki. Nie można mieć czterech apteczek na ścianach? Wydaje mi się, że można. Niech nikt jeszcze nie umiera. Ona też wróci za trzy dni pewnie. Dobrze, gdy się zgodziliśmy, jej radości nie było końca. Okej, tutaj żadnej wymiany, wygłodzenie, pragnienia, czyli tylko ona dostaje zupę i lecimy dalej. Kończy się zupa, jest bardzo niedobrze. Błagam, ekspedycję jeszcze. Wraca z puzonem. Puzon Mary Jane? Czemu wróciłaś bez puzonu? Ciężko było jej odmówić, pewnie przez ten jej cholerny entuzjazm. Kobiecie trochę zrzedła mina, ale zaraz na powrót się rozpromieniła i próbowała sprzedać nam schemat jakiejś dziwnej broni. A, to nie to. Nie, nic nie mogło się równać z naszą radością, gdy uchyliły się drzwi do schronu. Mary Jane wróciła. No ale, a puzon gdzie? Jezu, to jest odwodnienie, wygłodzenie, odwodnienie. Czyli rudzi wodę, a ona wygłodzona, tak? Jezu, koniec zupy zaraz. Leczenie, wygłodzenie, odwodnienie, dokładnie, rudzi woda, ona zupa. Ekspedycja, oczywiście, że przygotujmy. Do naszej kryjówki podkradł się nieznany mężczyzna, powiedział, że kiedyś był księgowym, ale teraz walczy o przetrwanie. Gra w karty o dwie butelki wody, zagrajmy, najwyżej przegramy, to i tak, co to zmieni, jak jesteśmy mega rozchorowani, prawie w agonii. Okej. Pragnienie, pewnie. Mamy dwie wody, wygraliśmy w karty dwie wody, bardzo dobrze. Ja dwie apteczki chciałbym wygrać. O. O. Jeśli chodzi o dzisiejszą ekspedycję, jesteśmy dobrej myśli. Co jej dać ze sobą? Weź strzelbę, ale wróć, błagam cię. Mary Jane! Mary Jane, jak wrócisz z ekspedycji, to będzie geniusz. To będzie genialne, nie umierajcie. Zmęczenie, głód, odwodnienie, wygłodzenie, czyli ty dostajesz wszystko. Wow, może jeszcze się uda. W tak niewielkiej przestrzeni człowiek wyczuje każdy zapach. Może będzie zupa! Może będzie zupa! Nie umieraj, Dolores, to cię jeszcze nakarmię. Dobrze będzie, jest i zupka. Proszę bardzo, ona wytrzymuje, no i jedna zupa, elegancko, dobra, czyli tak, ona dostaje to, oddychamy spokojnie, raz, dwa, trzy, już lepiej, bez paniki, bez paniki, otworzymy zaraz drzwi, bo inaczej wszyscy zginiemy, otwórzcie drzwi, czy ktoś puka do drzwi, czy my możemy otworzyć drzwi, jak otworzymy drzwi,
Dobra, otworzę, zaryzykuję. Może to jakieś zakończenie. Dzień 60. Może to Marianne wróciła? Co to było? To było dość dziwne. Przewietrzenie schronu świeżym, skażonym powietrzem było świetnym pomysłem. Fobie nie sprawiają nam już problemów. Co innego wymioty. O-o. Ted kaszle i coś tam i żyga, tak? Na jednej ze ścian rosną jakieś grzyby. Jedz grzyby! Zobaczmy, bo to i tak nie umrzecie, no już jakby to jest 61. Dobre grzyby! Ktoś zjadł i umarł? Jeszcze żyjecie! Myślałem, że grzyby mnie wyleczą, wiecie, penicylina, grzyby. Może to by było coś w ten deseń. To było przepyszne, jedyne co nas martwi to to, że te grzyby świeciły w ciemności. Prawdę mówiąc, teraz świecimy my. No i fajnie. Dobra. odwodnienie. Kłótnia o otwarcie drzwi do bunkra parę dni temu była nieunikniona. Dolores jest naprawdę przejęta i aż gotuje się ze złości. Spróbujemy jakoś załagodzić tę sprawę, alternatywą jest zapewne niezła awantura. No dobra, zróbmy awanturę i Mary Jane wróci. Wraca. Z zupą i apteczką. Wow, chyba jest zupa i siekiera. O, nic nie mogło się równać z naszą radością, gdy uchyli się drzwi do schronu. No to już 7? Jest 7 udanych! Masakra. Ekspedycję przygotujmy, a jak tam z tym? Zmęczenie, zmęczenie, głód, zmęczenie. Zmęczenie, gdyby nie te karaluchy pieprzone. Masakra. Ale już było 7 udanych ekspedycji, no halo! 63 dzień, halo! Ktoś umarł? Jeszcze się trzymają? To już by było na pewno 7 ekspedycja. Może ktoś... Jakieś pukanko? 64 dzień. Boże! Jakie długie odcinki, ale mam... Naprawdę nagrywam w majtach, co nie zmienia faktu, że jesteśmy zdrowi! Jak? Pytam! Musi... Ja nie miałem apteczek! Puzon, dziękuję! To jest puzon zwycięstwa! O mój Boże, jak? How can I make it? Odwodnienie! A pisę! Co? Jak to się stało? Zdążyliśmy już zapomnieć o tym, że jakiś czas temu podarowaliśmy butelkę wody ludziom podającym się za lekarzy. Dziś ponownie zjawili się w naszym bunkrze, by dać nam jakieś zastrzyki, więc to byli prawdziwi lekarze chyba. Myślałem, że to ten grzyb na ścianie świecący penicylistyczny. Przeżyliśmy, nie wierzę. To będzie jeszcze dłuższy odcinek 60 Seconds, mega skupienie. No teraz to musisz zostawić łapeczkę w górę. To musi być 20, spokojnie 20 tysięcy łapeczek w górę. Uratowali cię kiedyś lekarze w 60 Seconds? To się nie dzieje. No żeby tylko teraz tego nie spaprać. Rudzi wodę. Mary Jane zjadłaby coś. Nie ma. Nie ma zupy na razie, daj spokój. Ale jakbym cię wysłał tak na... Głód, strudzenie. Jakbym jej tak dał... Dobra, wysyłając ją głodną nic się nie stanie, ona wróci. I weź ze sobą. A weź siekierę i wróć z apteczką, co? To już na pewno będzie 7 ekspedycja, no przecież wychodziłem ze schronu. To mam zrobić 7 udanych ekspedycji jako wyjścia ze schronu? To jest za trudne, twórcy gry. Zdecydowaliśmy się wyjrzeć na zewnątrz, by sprawdzić, czy sklep na rogu wciąż stoi. Już mieliśmy opuścić schron, gdy nagle w ciemności dobiegło nas nieludzkie warczenie. Czy potrzebuję psa w schronie? Strzelmy do niego, normalnie bym tego nie zrobił, ale a jak nie zrobię nic, to pewnie nic się nie wydarzy. Więc nie będę strzelał do psa, uniknę strzelania do zwierzyny, tylko po prostu nie zrobię nic. Miejmy nadzieję, że nie wtargnie do schronu nam pies. Po 68 dniach pies na zewnątrz i przychodzi do nas, to było dziwne. To tak świeci w kieszeni Timmy. O nie, zmutowane mrówki, przez to przerażające żuwaczki Dolores prawie zeszła na zawał. Twierdzi, że nie ma tu dla nich miejsca. Oczywiście, że nie ma, bo się rozchorujemy, żadnych mrówek, wyrzuć je! Marianne? Możesz wrócić? Nie ma tu mrówek? O, zwariował. Szaleństwo, Timmy zwariował i ma puszkę zupy. Jeszcze w brokuła sobie wsadził puszkę zupy. No pięknie. Dobrze, no jeszcze chwilę zaczekajmy. Dolores nie wdawała się w żadne dyskusje. Tupnęła raz, tupnęła drugi raz i tak tuptała przez dłuższy czas z maniakalnym uśmiechem, aż wszystkie insekty leżały martwe. A, pozgniatała jej. I Timmy zwariował. No, czy było już te 7 ekspedycji? Na pewno było. Come on. Wraca. Co przyniosłaś? Apteczkę? Czyżby to była apteczka? Nie apteczka, ale... Oj, O, i żadnej zupy? Wierzyć nam się nie chce, że to prawdziwy sygnał od prawdziwych skautów. Nie damy się złapać w jakąś tanią bandycką pułapkę. Lepiej sobie to odpuśćmy. Nie ma zupy. O, ekspedycję przygotujmy oczywiście. O, alarm. Przed naszym schronem stoi grupa ludzi, którzy nie wydają się zbyt przyjaźni. Najpierw powinienem to zrobić tym, a potem kłódką. Więc weźmy broń. Dobra. Były strzały, mam nadzieję, że Ted nie jest ranny. To już niech lepiej Dolores będzie ranna. Nikt nie jest ranny, bardzo dobrze, ona jest chora. Ona wygłodzona jest, no zaraz zrobiła nam dwie ekspedycje, więc musi wyjść ze schronu teoretycznie. No i dalej nie mamy... O, na ekspedycję kogo wysyłamy? Może Teda, póki jest szansa. No i oczywiście Puzon. O, odwodnienie i wygłodzenie. Bardzo niedobrze.
Muszę wysłać jakiegoś młodego na ekspedycję. No i to jest chyba koniec, bo teraz tak. Ted jest wygłodzony i odwodniony. Nie mam zupy. Ona jest wygłodzona, więc ją wyślę, też nie wróci. Ale ona poradzi sobie dłużej. Ale jak ją wyślę na ekspedycję, to umrze Ted. I jest po robocie. A Timmy jest szalony. A może by tak Timmy'ego wysłać? Dam mu wodę. Nie mogę go wysłać. Czyli tu jest ten wybór, kogo mogę wysłać na ekspedycję. Dolores wydaje mi się przetrwa dłużej, wygłodzona. Dam jej wodę, żeby miała chociaż tę wodę. To jest już sytuacja bez wyjścia raczej. Pójdź z latarką, przynieś jakieś dobre zapasy. To musi być siódma ekspedycja. To jest na pewno siódma ekspedycja już. Na stówę. To jest nie do zrobienia. No, wiedziałem. Ale... wygłodzenie, odwodnienie, wygłodzenie. Ej. No pijcie wodę, musicie jak najdłużej przetrwać z wodą. Koniec, prawda? Oni się trzymają? Czekaj, aż wróci mama. Ona jeszcze nie zwariowała. Tata siedzi, dobra, no to jest Michael Jackson, trochę blady po operacji, wiecie, wygłodzenie. Wygłodzenie, szaleństwo. No wygłodzenie. Niespodziewanie do drzwi naszego bunkra spukała grupa ludzi ubranych w zielone piżamy. Dobra, wesoła kompania, miejmy nadzieję, że nas trochę uratuje, zobacząc martwego Teda. 75 dzień. Czy nas okradli? O, Mary Jane zniknęła. Okazała się zupełnie niewesoła. Powiedzieli, że jesteśmy zbyt bogaci. Powinniśmy podzielić się z pozostałym 99% ocalałych. Z galerii kilka przedmiotów i wyszli. Dobra, czyli wesołej kompanii nie otwieramy. Ty dostajesz wodę. O! Ekspedycja. To jest siódma udana. Timmy, wróć zaraz. 76 dzień. Proszę cię. Wiem, że jesteś trochę zwariowany, ale jesteś gdzie... O. Czyli to jest nieudana ekspedycja. Jeszcze jest chory. Fuck. Jak Dolores wróci... Ale harmonijkę przyniósł. Dobrze. Jak Dolores wróci, będzie genialny. Jeszcze jedna ekspedycja. Stojąc sobie spokojnie opuszczony czołg z numerem taktycznym 102. Tam będzie zupa i... Wróciła? I jest zupa w czołgu 102. Czemu dwa dni minęły? What the fuck? Widzieliście to? Czemu sobie tak ominęły dwa dni? Eksplozja... była ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewaliśmy. Usłyszeliśmy lecące na wszystkie boki odłamki i odgłosy gruzu uderzającego w żałosne pozostałości naszego domku. Ktoś prawdopodobnie zainstalował w uszkodzonym czołgu pułapkę z materiałami wybuchowymi. Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Dlaczego? Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia. Czyli Timmy zginął w wypadku rudego 102 czołgu. Rudy zginął w wypadku rudego 102. Fuck. Przynajmniej Dolores nie jest chora, prawda? O! Czemu nie mam tego? Miałbym apteczkę! No, biednemu ciągle wiatr w oczy. Ciągle. Po co mi poradnik młodego skauta? Dzień 80. Czajcie to? Dobra, niech się trzyma jak najdłużej, nie? Teraz to już żadnych ekspedycji nie mogę wysłać. To już jest bez powodzenia, prawda? Nie wiem, ile było ekspedycji, możecie policzyć w tym odcinku. Wydaje mi się, że 6. Jak brakło jednej ekspedycji... Wygłodzenie, no dobra. Zróbmy sobie chociaż challenge, że przeżyjemy do setnego dnia, co? Do bunkra przypamiętała nam się jakiś akwizytor, wygląda znajomo. A no tak, zawracał nam głowę, aha, czegoś tam. Nie, bo to jest dopiero pierwsza rzecz z tym. A ja mam pełno zupy i wody, więc przetrwam jak najdłużej. 82 dzień. Boże, event z czołgiem był okropny. Odwodnienie, musisz dostać wodę. Dobrze, jedna osoba do racjonowania. Mary Jane już nie wróci, żadnej ekspedycji. Czyli już nie możemy wysłać ekspedycji, niestety. Czyli tego eventu nie zrobimy, prawda? Chyba, że Dolores jakimś cudem ozdrowieje, a ona może długo być chora. Marzy o porządnym posiłku? Co to mówi? Tylko jest głodna, to jaki posiłek? Teraz olejmy to. Ekspedycję przygotujmy. Świat pochłonęła radioaktywna pożoga, przyjaźniliśmy się ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasteczka. Jednym z nich był staruszek Jim, który nigdy nie przepuścił okazji, by pomachać do nas lub uśmiechnąć się, kiedy zaprosił nas do siebie na obiad, ale pod podanym adresem był jedynie smętny kląk. Niezły z niego kawalerz. Wyglądało to, że przeżył wybuch. Od jakiegoś czasu siedzi pod naszymi drzwiami, pytając, czy nie chcielibyśmy kupić kamienia. Dobra, weźmy ten kamień, zobaczmy, co się wydarzy. I tak nie mamy już nic do stracenia. Jest 84 dzień. Wow! I bardzo długi odcinek 60 seconds. Mamy kamień? Co? Otworzyliśmy drzwi i powitaliśmy starego Jima z uśmiechem. Gość z entuzjazmem pokazał nam worek wypełniony po brzegi kamieniami. Podarował nam jeden za darmo. A po co mi ten kamień? Myślałem, że to będzie potrzebne do czegoś. Żadnej ekspedycji. Elo! Nie jest odwodniona? Nie umrze jeszcze? No przeżyjmy te 100 dni, błagam. Te 100 dni będzie ciekawe. O, już jest, zobaczcie. O, teraz mógłbym ją wysłać chyba na ekspedycję, ale jak ją samą wyślę na ekspedycję, to jest chyba koniec, bo musi ktoś być w schronie. Wygłodzenie, pragnienie. Dobra, dajmy jej jedzenie. A, dajmy jej to i to. Co to zmieni? Przygotujemy ekspedycję. Dni wypełnia nam bezsensowne siedzenie w schronie, a zapasów i nadziei mamy jak na lekarstwo. Gdybyśmy tylko mogli coś na to poradzić, na przykład włamać się do schronu naszej sąsiadki. Lecimy do schronu sąsiadki.
Słychać strzały i puzon. Nie jesteś ranna? Nie jesteś, dobrze, ale chora. O Jezu, no i co się wydarzyło? Cztery wody! Musieliśmy to zrobić dla naszej rodziny. Musieliśmy! No wody to mam miliard. Nagle, jak już wszyscy umarli, Ted, a może da się go jakoś wskrzesić, nie wiem. 3,25 wody, 3,1/4 wody. Mogę ją wysłać na ekspedycję, ale to jest pewnie koniec, jak ją wyślę na ekspedycję. Nie mogę jej wysłać na ekspedycję, bo to jest koniec. Ryzykować to jest 86 dzień. No zaryzykuję, ale jestem pewien, że jeżeli to zrobię, to jest koniec gry. W sensie nie mamy nikogo w schronie. I to jest bardzo logiczne, ale co nam szkodzi? I tak już żadnego zakończenia nie zrobimy. Ekspedycję musimy wysłać siódmą. To jest chyba siódma, tak? Siódma, której i tak się nie uda. Koniec, prawda? Pięć dni minęło. Co?! Ek, Dolores udała się na powierzchnię, aby dotarła od nas cała zdrowa. Co? Młody śpiewak zajrzał gdzieś do naszego schronu. Obwieszony był różnymi gitarami, plecakiem i jakimś dziwnym ustrojstwem, które trzymało mu też przed twarzą harmonikę. Chętnie zaśpiewa nam piosenkę czy dwie w zamian za jakieś zapasy. Chcemy się podzielić? Czego mamy dużo? Może wody mu dajmy, co? Może trochę wody mu dajmy, a niech nam zagra. Ale Ted trzymał harmonijkę ręką. Czemu te dni tak szybko lecą? Mijają kolejny, wiecie o co chodzi, nie? Strasznie dziwne to. Wow. O, dał nam radio. Po co nam teraz radio? Teraz to już nam niepotrzebne. Ekspedycja na razie żadna. No było już 7! Dawać mi skiny! Było 7 na bank, nie? Pragnienie, wygłodzenie. Dobra, masz to i to, co mi zależy. Ekspedycję przygotujmy. O. Apteczki nie daje. Oferuję jedną... Dwie za maskę przeciwgazową i cztery za karabin. Mam karabin? Nie mam karabinu, więc żadnej wymiany! Jaki długi odcinek! No jak lubicie takie odcinki, łapeczka w górę i hashtag 94, jak dotarłeś do tego momentu. 94 dni przeżyłem, oczywiście 31 było zaspoilerowane, w sensie coś się już działo i ja nie musiałem nic tam robić. Dobra, żadnej ekspedycji, już 95 dzień. Dolores jeszcze nie umrze, ona się dobrze trzyma, także... Wszystko jest mega dobrze, wow. Dajcie odcinki po 50 minut, 60 seconds, nowego Reatomized. Mega 96, zrobię 100 dni. Robię 100 dni na bank. Strudzenie, choroba, zmęczenie, głód, pragnienie. No dostaniesz wszystko, żebyś nie cierpiała za bardzo, bo masz prawo. Ekspedycji jeszcze żadnej, ale może wyzdrowieje. Znaczy wyzdrowieje, w sensie będzie, nie będzie już strudzona i będzie mogła pójść na ekspedycję. Jeszcze nie, bo dłużej pewnie to trwa, jak jest się chorym. Okej, do żadnego racjonowania, po co? Ekspedycję przygotujmy na wszelki wypadek. Od rana dziwnie się czuliśmy, zupełnie jakby ktoś lub coś nas obserwowało. No i co z te... Aha, i zabierze nam zupę. To był gryzoń. A nie mogę bronić się ani siekierą, ani niczym innym. Zabrał nam chyba zupę, nie wiem ile było. No wiedziałem. Wiedziałem, kudłaty gryzoń. Oh my god. Dobra, ekspedycji żadnej. Dalej. 99. Będzie 100 dni w 60 seconds. Czajcie to. O, mogę ją wysłać na ekspedycję. Tak jest. Tak jest. Co? Pragnienie i głód wyślę na ekspedycję. Tak jest. To będzie siódma udana ekspedycja już na bank. Przygotuj ekspedycję. Po przeliczeniu zapasów wszyscy zrobili się dziś markotnie. Czas coś z tym zrobić. Wiem, że nauczycielka z pobliskiej podstawówki zdoła wyratować grupę dzieci. Nie. Starczy mi. Nie będę już nikogo okradał. Przygotuj ekspedycję. Dzień 100! Tego jeszcze nie było. What the shit? Motherfuckers. Setny dzień. Ty już wszystko pojadłaś? Dobra, puzon, ekspedycja, maska przeciwgazowa. To będzie mega. Zobaczmy, co się wydarzy razem z puzonem. Sto siódmy. O nie. O nie, 107 dni. 7 udanych było na pewno, nie? 7 ekspedycji zakończonych sukcesem, by odnaleźć ukryte zapasy. Zrobiłem to w 45 minut. Ja nie będę tego montował. Będę bardzo mało montował w tym filmie, żebyście zobaczyli całość. No i co? Pokaż mi skiny, jakie zdobyłem. 100 przeżyłem spokojnie. A 101, dawaj mi skiny. Wyzwanie. Słucham? Słucham? Udane ekspedycje 6 na 7? Słucham? Przecież miałem zaliczone, zakończ przygodę. Nie, nie. 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 Nie, 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 ja chcę te skiny. Nie. Pokaż mi skiny. Chcę je zobaczyć. Chcę zobaczyć skiny.
Robot Gentleman, zmniejszcie poziom trudności. Pisało, że jest zaliczone. Dobra, strzelaj łapkę. Hashtag 7 na 7. Mistrzowski łokieć. Zostaw ze 40 tysięcy, co? Nagrywałem prawie 50 minut ten film. Oh my god, łokieć.